Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w relacji z finału ligi Counter-Strike Global Offensive MSC and MDR Dragon League, który odbył się w minioną sobotę w warszawskim Buddha Play i cóż, jest o czym mówić, abstrahując od moich nieudanych, niestety, prób podrywania 12-letnich widzów, było naprawdę świetnie i mam wam sporo do opowiedzenia. Przede wszystkim bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie wielkość imprezy, bo w Buddha Playu nigdy nie byłem i spodziewałem się, że miejscówka będzie nieco większa, ale pomimo tłoku, który panował na początku, byłem w stanie po prostu porozmawiać z wieloma z was, to było naprawdę zajebiste. Podobnie jak możliwość zawalczenia przeciwko widzom właśnie w ramach walki drużyn Smoka z drużyną YouTuberów, w której byliśmy Izak, Graba i ja. Oczywiście, czego nie muszę pewnie dodawać, wygraliśmy dzięki moim genialnym taktycznym decyzjom. Ale sporo pomogły też kompy, no bo do dyspozycji dostaliśmy faktycznie takie mocarne maszyny, ja to sobie specjalnie spisałem. Tam był procek AMD X8FX, grafika AMD Radeon R9 270X i płyciaszka główna, wisienka na torcie MSI 970 Gaming, no po prostu monstrum. Gdzieś tam obok kordy widzów obserwującej, jak uczę Izaka grać, mecze finałowe rozgrywały też drużyny profesjonalne i amatorskie, właśnie w Red Dragon League, których pula nagród i tak była mniejsza niż dostałem za wrzucenie tego filmu, ale myślę, że jakiś hołd im się należy. Wśród amatorów najlepsza okazała się drużyna o wdzięcznej nazwie The Beasties, wygrywając 1700 zł. Wśród profesjonalistów supremacji wywalczyli sobie Inshock, wygrywając 5000 zł. No, nieźle chłopaki, gratulacje przede wszystkim. I cóż, generalnie imprezka in plus, dokładnie czegoś takiego oczekiwałem i nie zawiodłem się, także mam nadzieję, że i wam się podobało. Do zobaczenia na kolejnych eventach, kochani. Pa, pa!